Piękny ład polskich zbóż, bezres horyzont mórz, wiatr szum, słońca blask, ogłaszają, że Bóg jest. Sławię Cię, Stwórco nasz, wielbię Cię za ten świat. Ufam, że więcej dasz, zbawisz nas, zbawi świat. Sławię Cię, Stwórco nasz, wielbię Cię za ten świat. Ufam, że więcej dasz, zbawisz nas, zbawi świat. Ptaków śpiew, miły tren, nocy gwiezdnej cichy szmer, wody plusk, lasy też ogłaszają, że Bóg jest. Sławię Cię, Stwórco nasz, wielbię Cię za ten świat. Ufam, że więcej dasz, zbawisz nas, zbawi świat. Sławię Cię, Stwórco nasz, wielbię Cię za ten świat. Ufam, że więcej dasz, zbawisz nas, zbawi świat. Dobroć serc, oczu blask, miły uśmiech, niby kwiat. Przyjaźń weź, miłość też, ogłaszają, że Bóg jest. Sławię Cię, Stwórco nasz, wielbię Cię za ten świat. Ufam, że więcej dasz, zbawisz nas, zbawi świat. Sławię Cię, Stwórco nasz, wielbię Cię za ten świat. Ufam, że więcej dasz, zbawisz nas, zbawi świat. Pokażę Ci ja. Bóg anioła nam zesłał, wiedzę dał ojciec Pio. Iskra z Polski to miłość, więc podzielmy się nią. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. System miłości,
ciągle trwam. On dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Przyszedł do mnie też kiedyś, bym nadzieję wam dał. Miłość czysta tam płynie, nie istnieje tam czas. Tak normalne, że każdy jest jak siostra czy brat. System miłości wiesia, serca otwiera nam. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. Ufaj, kochany, Bóg ma dla nas plan. Czasem zaskakuje nas. System miłości mały serca zna. On dla wszystkich jest, dla każdego z nas. Witam serdecznie wszystkich na kolejnym odcinku w systemie miłości Ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu, Jana Pawła II i wielu świętych, którzy byli na tej ziemi, a teraz są już w niebie. System miłości to coś dobrego, to coś pięknego i najlepszego, co może być w niebie i na ziemi. Dlatego musimy próbować dążyć do zgody, do jedności, do piękna, do harmonii. Za wszelką cenę, oczywiście nie w sensie za wszelką cenę, że komuś trzeba krzywdę zrobić, żeby był system miłości. No nie, no tak nie. Natomiast widzieć, patrzeć, obserwować trzeba, co się dzieje, abyśmy nie wpadli w pułapkę do jakiejś piwnicy. Idziesz i nagle wpadasz. Ja pamiętam, teraz właśnie mi przyszło na myśl, jak byłem małym chłopakiem. Mój tatuś zbudował dom, sam budował. Takie pustaki się robiło. Miałem gdzieś tam zdjęcie nawet, jak budowali jeszcze. I oczywiście była piwnica, taki ganek, tam piwnica i w tej piwnicy się trzymało ziemniaki na ogół. No i otwierało się i zamykało takimi drzwiczkami, a tam jednocześnie był taki warsztacik malutki obok i co się przychodziło. I raz pamiętam, a ciemno było, trzeba zapalać światło, bo takie malutkie okienko tylko było tam w tym warsztaciku. No i oczywiście przechodziłem obok, było otwarte. Nie zauważyłem, bo taki do imadła tam szedłem coś sobie zakręcić, uciąć. No i oczywiście wpadłem do piwnicy. I to tak, że głową uderzyłem i nogami, bo to taki niewielki otwór. No i oczywiście stłukłem sobie bardzo głowę z tyłu, no ale wylądowałem na ziemniakach. Na szczęście zamortyzowało. Więc trzeba uważać w życiu, co się wybiera, jakie ideologie. Nigdy złe, nigdy takie, które krzywdzą innych i dążą do niezgody. Kto ma dzisiaj imieniny, urodziny, to wszystkiego najlepszego wam życzę, żebyście właśnie ostro widzieli, a jednocześnie łagodnie widzieli. Widzieli prawdę, która jest, i nieprawdę, która jest, a która się powinna skończyć w niedługim czasie. Pomódlmy się za wszystkich, którzy potrzebują pomocy, za te dusze czyśćcowe w całym kosmosie, bo to są aniołowie, którzy szukają zbawienia i nie mogą znaleźć.
My też szukamy zbawienia, wiemy już, jaką drogą trzeba iść. Kościół ją wskazał. Jezus, oczywiście Jezus założył ten Kościół, bo kiedyś mi nawet ojciec Pio mówił, że to Jezus jednak założył ten Kościół. Na początku to był taki ruch, a potem już niedobrze się stało, bo straszne struktury powstały i to takie różne rzeczy. I stał się nieduchowy Kościół, ale jednak generalnie główne zarysy dał. I cały czas to chrześcijaństwo jest jednak piękne, bo oparte na miłości Boga i bliźniego. Ale co po boku się robi, to wiadomo. Można byłoby to inaczej zorganizować. Tak samo i państwo. Można lepiej zorganizować w systemie miłości, w duchowości, w pięknej ekonomii, która pomaga się zbawić człowiekowi, a nie pchać ludzi z powrotem w materię i powodując, że nie można się zbawić. Wszystko można, ale w tym, który mnie umacnia. To święty Paweł nawet mówił. Z Bogiem można wszystko zrobić. Bez Boga wielkie ryzyko. Pogrzebania się, wpadnięcia właśnie w taką piwnicę, w samotność, w depresję. Przez złe ideologie właśnie, które nie nakreślają horyzontu miłości i wieczności, tylko horyzont materializmu, liberalizmu i tych wszystkich piekielnych różnych słów, które teraz ostatnio padają ze strony wiadomo jakiej. To pomódlmy się za wszystkich potrzebujących. Kładamy do koszyczka Ojca Pio nasze sprawy, wszystkie, aby było coraz lepiej. Dla każdego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Jak się trzyma z Bogiem, to wszystko jest dobrze. Zauważcie, że księża czy zakonnice, zakony trzymają się Boga i oni nigdy nie głodują. Zawsze wszystko jest tak, jak trzeba. Może nawet w nadmiarze. A nawet to, jak ojciec kiedyś określił, że w Kościele jest przepych i pycha już teraz. Już nie jednoczy się za bardzo Kościół z ludem, tylko między sobą. I to jest błąd niestety Kościoła, ale zmieni to. Zmieni to. Jak przyjdzie czas odnowy, już powoli nadchodzi, czas myślenia głębszego, a przede wszystkim jak przyjmie reinkarnację z powrotem. To, co się dużo, dużo zmieni w Kościele. A ojciec mówił, że przyjmie Kościół z powrotem. Bo miał. No ale władcy nie chcieli. Przeczytam wam ze dwa wiersze. Dzisiaj byłem na spacerze właśnie z Majką. Byliśmy w tym samym miejscu, co kiedyś. I z mamą Majki, to wam później pokażę zdjęcia na początku. Puszczę Zygiego, bo Zygiś pięknie śpiewa. Fajne piosenki. Ja zresztą znam te piosenki, nieraz śpiewałem też na gitarze grając. Jak w zespole żeśmy koncertowali z zespołem naszym Inigo po Krakowie i okolicach, nawet w Opolu. W Opolu byliśmy w parafii, tak graliśmy, bo jakaś parafia chciała, żebyśmy przyjechali. No i tam stan wojenny właśnie nas zastał. Ciężko było wrócić, ale widzieli, że cała nyska chłopaków ze starej wsi, znaczy z Krakowa, kleryków i ja tam byłem braciszek, bo ja nigdy nie chciałem być na księdza, tylko braciszkiem zakonnym. A tam ci, co ze mną grali, no to właśnie byli klerykami. No i puścili nas, bo widzieli, że to... I pojechaliśmy do Krakowa z powrotem. No to właśnie mówię, że na spacerku byliśmy, to wam pokażę parę zdjęć. A Zygi niech nam śpiewał, bo naprawdę warto go słuchać. W ogóle piękne są piosenki katolickie, chrześcijańskie. Słowiańskie również, bardzo piękne.
ale dużo trzeba odnowić. Jak już wspominałem, że Jezus mówił, czy nie wiecie, że wy jesteście świątynią? To świątynią my jesteśmy. My musimy się odbudowywać, my musimy się karmić od wewnątrz, bo Bóg jest duchem, ale ma swoje ciało również. My też jesteśmy duchem i mamy ciało, ale w niebie mamy inne ciało, bezcechowe, jeszcze piękniejsze, o wiele piękniejsze, nie ma w nich kości. Jak ten film leciał, taki serial Kości, gdzie się zajmowała kośćmi właśnie, badała kości, odkrywała kto komu krzywdę zrobił, dlaczego tak. Niektórzy może oglądali, ja oglądałem Kości czasami. Więc czytam wam wiersz Dzień Aniołów, taki tytuł. Dziś aniołów godzina, przychodzą z nieznanych stron, z nieskończoności. Ujrzałem te promienie, anielskie imieniny, zenit święta przywołał wszystkie zastępy. Otoczyli ziemię, by zabrać ją do nieba. Znają oni perspektywy i zjawy życia. Dziś modlisz się do anioła stróża, chcesz odnaleźć drogi pierwotne. Widzisz, że wzorem jego własnych skrzydeł ci potrzeba. Jak ciężko ci odnaleźć te szlaki podniebne, słyszysz pulsy bicia. Przejrzystość odkryła nową wiedzę. Droga mleczna milionami lat rozjaśniła ci cykl życia. Och, anioły mocne, anioły służebne, anioły piękne, niech znajdę to, czego szukam w sercach waszych. Niech dotrze do mnie prawda, miłość i szczęście. Szukam waszych słońc. Taki kiedyś wiersz napisałem na Święto Aniołów i Stróżów. Ale ja czytam po kolei, tak jak leci tutaj, to dzisiaj akurat nie są ich święta. Właściwie to każdy dzień jest święty. Każdy dzień może być świętym aniołów, świętym niebem dla nas. Żyjmy tak, aby każdy dzień był święty. Nie, że szary i czekamy na coś lepszego. Nie, co dzień próbujmy być wspaniali, chwalić Boga, chwalić piękno, dobro, sztukę, kulturę, piękne słowa. Nie wulgaryzmy, jak to teraz leci w telewizorze ostatnio i to aktorzyna to mówił. Jeszcze jeden wiersz. Azyl humanizmu. Nie. Za daleko pojechałem. Przewinęło mi się za daleko. Matka Ziemia. Jutro będzie azyl humanizmu. A zresztą, może dzisiaj będzie dobre. Dobrze, niech będzie azyl humanizmu. To przeciw złej kulturze. Nawet najpotężniejsza siła ludzkiego umysłu razi czasem bezbarwnością humanizmu. Totalna jedność przebita jest strzałami tajemniczej natury. Stąd tak mało wynurzającej się energii, ukoronowanego zwycięsko humanizmu. Świat to prosta recepcja zastosowań nad wolą konkretyzowanego działania siłą antropologicznych wyjawień wartości, całokształtu dokonanej rzeczywistości. Dojrzałość więc krytyki w jakimkolwiek układzie doznań umysłowych wskazuje na naturalne procesy, jakie dokonuje zjednoczona wolność odczuć. Jeszcze jakieś krótkie rozważanie. Z drugiego tomu. Jeśli czujesz pustkę i nie wiesz, co zrobić,
to zmów Ojcze nasz, zdrowaś Mario, albo idź na spacer, pobiegaj, zaglądnij do przyjaciół, przejedź się samochodem lub poczytaj coś ciekawego, może o kosmosie, o odkryciach naukowych. Oglądnij dobry film, to pomaga. Kiedy minie ten czas, znów wyjrzy słońce. Ja pamiętam w Krakowie, czasem miałem też takie ponure dni, bo każdy je przecież ma i kto się tutaj rodzi, to podobnie przeżywamy wszystko. Ważne, żeby tylko wejść na dobrą ścieżkę i nią podążać po tym. To ojciec Pio mi mówił, żebym sobie właśnie, czy Teresa Wielka, już teraz nie pamiętam, który, mówi, żeby wsiąść sobie do tramwaju, pojeździć sobie po Krakowie. To ci przejdzie. No i tak robiłem. Tak wymieszała się, bo to styczność z ludźmi w tramwaju i tak dalej, to się te energie powymieszały i troszkę się uspokoiło. Jeszcze parę myśli. Mało jest wśród nas miłości, ponieważ za mało o niej mówimy i za mało jej sobie okazujemy. To prawda. Z braku miłości w relacje międzyludzkie wkrada się sztywność, skrępowanie, nietolerancja i bezduszność. Jeszcze jedna myśl. Rasizm, nietolerancja, dyktatura i inne demony są rezultatem ignorancji w stosunku do prawdziwej edukacji duchowej. Jeszcze jedno ostatnie. Choćby w społeczeństwie stworzono najwspanialsze prawa, nigdy nie będą one przestrzegane, jeśli w powszechnej edukacji braknie takich elementów jak dobroć serca, uczucie, etyka, dążenie do szczęścia i nieegoistycznej miłości. To jeszcze na jutro i jeszcze na koniec. Wiecie co, dzisiaj niedziela. No to lecimy do boskich kochanków. Nie odpuścimy. Tylko zawsze znam, ale tu są dobrze. Wietrze mój słoneczny, powiej dziś przez ogrody mojego serca, muśnij kwiaty mego ciała. Przyjdź z góry, z dołu, z wszystkich stron i owiej mnie rozkoszą. Swoje wonie rozlej jak deszcz na moje posłanie i pasaj się, wietrze mój miły, na łonie moim. Pasaj się i rozkoszuj bez opamiętania. Odchodzimy w morze przyjemności, w ciepłe jeziora, a tam, kochany mój, wchłania jak woń moją boską miłość. W pałacach pieszczot tylko sami jesteśmy. Do drzwi naszych tajemnic nikt nie puka. Miłość Jego jest moją miłością. Kwiatami jesteśmy tu podszyci i muzyką otoczeni, a do progu naszych rozkoszy nikt nie podejdzie i nikt nie pozna smaku naszych zmysłów, tylko ty i ja. To jest obraz miłości niebiańskiej. Tak się właśnie kochają w niebie. Jest indywiduum, każdy jest tak, ojciec, bo pytałem o to. Każdy ma indywiduum, każdy jest inny i ma się całe niebo do dyspozycji. Jest piękna muzyka, jest piękna poezja, sztuka, wszystko co chcesz tam jest. Nawet kwiaty, łąki, wszystko jest, bo tam są duchowe planety, bo są planety też w niebie, ojca, pytałem o to, duchowe planety, ale nie ma już przemiany materii, że jeden musi krzywdzić drugiego. Tu jest tylko imitacja tego wszystkiego, dlatego ojciec mówił, że no jest coś z nieba na ziemi, ale tu nie jest niebo. Niebo, nigdy nie było w kosmosie nieba, bo niestety aniołowie się przeliczyli, tak jak się przeliczył pewien pan ze swoim pochodem. Przeliczył się, niebo się przeliczyło, ci co wyszli z nieba, przeliczyli się i niestety nie wyszło niebo. Wyszedł czyściec, a chwilami nawet piekło mamy. Ale boscy kochankowie nas uratują, tylko musimy o tym myśleć i
rozważać i marzyć o niebie dzień i noc. To trzymajcie się systemu miłości i pa, pa.